No więc witam po raz kolejny, zebrała się nas już odpowiednio oglądających, w związku z tym myślę, że możemy ruszać z, z programem, jak widzicie dzisiaj odrobinę nowa też układ studia, troszeczkę nowy format, mam nadzieję, że Wam się spodoba, ciekawy jestem też oczywiście Waszej, Waszego zdania na temat tego nowego formatu, dajcie znać poprzez jakieś tam reakcje facebookowe lub też i komentarze w pozostałych kanałach, w których też transmisja się odbywa, mam na myśli też YouTube'a i, YouTube i Periscope'a. Z pierwszych newsów, co się wydarzyło? Co się wydarzyło w ostatnim czasie? Otóż z ważnych rzeczy, na które ja zwróciłem uwagę w ostatnim czasie, to zakres wideo. Sporo się tam dzieje, w wielu trendach i przewidywaniach na przyszły rok mówi się dosyć wyraźnie, że wideo, wideo, wideo. No i nie da się ukryć, że to znajduje też potwierdzenie w newsach, które do nas każdego tygodnia spływają. Ewidentny, bardzo wyraźny trend i każda platforma społecznościowa w tej chwili uderza i stawia na tego typu treści i na ten właśnie format, ym, oczywiście wideo. Yy, jeden z pierwszych newsów, które, ym, z którym chciałem się dzisiaj z podzielić, dotyczy Twitter.

Z jednej strony swojej aplikacji mobilnej zmienił odrobinę sposób dodawania materiału wideo. Również na poziomie desktopowym Twittera jest to trochę łatwiejsze w tej chwili. Materiały już mogą trwać nawet 2,5 minuty, 2,20 dokładnie, 2,20 sekund. Wgrywanie się odbywa dosyć łatwo, właśnie z poziomu desktopu. Też mam możliwość osadzenia linka, który prowadzi na przykład do jakiegoś landing page'a, do którego chcielibyśmy przekierować użytkowników. Mamy też bardzo rozbudowany opis, jak i, jak i tytuł filmu. Na poziomie Twittera też możemy dodać i rozbudować. Druga ciekawostka w kontekście Twittera dotyczy tego, że w ostatnim tygodniu dosłownie Twitter uruchomił również możliwość transmitowania materiałów wideo w 360 stopni, czyli to, co mówiliśmy dwa tygodnie temu w kontekście Facebooka, co miało miejsce. Pierwszy raz w historii transmisja 360 stopni zdaje się, że przez National Geographic została wykonana i w tej chwili tym samym śladem idzie Twitter, który wprowadził właśnie 360 stopni. Zobaczcie, jak to wygląda w tej chwili na ekranie. Prawdopodobnie możecie to zauważyć. Mamy transmisję normalnie przez periskopa wykonywaną, tak, czyli transmitujemy na Twittera normalnie, natomiast materiał wideo jest zgrywany w tej technologii 360 stopni. W związku z tym możemy dowolnie myszką obracać się kamerą. Na mobilce wygląda to analogicznie jak na Facebooku, czyli po prostu tam gdzie spojrzymy telefonem, tam jest też ten ekran się też przemieszcza. No w związku z tym myślę, że też kolejny wyraźny krok, jeśli mielibyśmy o tych trendach na przyszły rok mówić, to pewnie 360 będzie jednym z tych ciekawszych formatów. Wiem już oczywiście, że na YouTube jest od pewnego czasu możliwa transmisja 360 stopni. YouTube był pierwszym serwisem, który na to umożliwiał. Co więcej, na YouTube jest też możliwość właśnie streamowania już na, na żywo, również 360 stopni. No, a w związku z tym, że znaczy jedyny problem, jaki jest 360, można powiedzieć w tej chwili, że tak naprawdę jest niewiele póki co cały czas sytuacji, w których on naprawdę jest niezbędny lub w sytuacji, w których ta technologia faktycznie jest w pełni wykorzystywana. Więc jeśli zastanawiacie się, w jakim kierunku ten rozwój tej technologii pójdzie, to jednym z ciekawych przykładów z ostatniego tygodnia, jaki znalazłem, czy nawet ostatnich dwóch tygodni, jest odcinek Krzysia Gąciarza, który zrobił odcinek właśnie w technologii 360 stopni. Odcinek, pierwszy tego typu odcinek na jego kanale, w którym pokazuje który którym można zobaczyć właśnie w miarę sensowne wykorzystywanie 360, gdzie faktycznie rozglądając się dookoła możemy dostrzec jakieś drobne szczegóły, detale, na które z reguły w, 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 podczas odbioru daily vloga no nie mamy okazji zwrócić uwagi. W tym kontekście też warto zwrócić uwagę, że Krzysztof to nagrywał kamerą Samsung Gear 360, tak? I ona kosztuje około 1300-1400 zł w Polsce, w związku z tym trzeba też zauważyć, że spadł wyraźnie ten próg, próg wejścia na, na wideo 360 jest znacznie niższy niż w tej chwili umieszczony. To jest jedna z ciekawych kamer. Możecie zobaczyć, tak jak mówiłem na kanale Goniarza, jak to wygląda w rzeczywistości. Drugi ważny kontekst w kontekście 360 to nowa kamera Nikona, która się pojawiła w ostatnim czasie. I test tej kamery został wykonany przez chłopaków z Vizacon. No i powiem szczerze, że wygląda to dosyć obiecująco. Na Wistiacom też możemy hostować tego typu materiały wideo, właśnie nagrane w technologii 360 stopni. Natomiast, tak jak mówiłem, tutaj widzimy przede wszystkim test nowej kamery Nikona. I ta kamera Nikona to jest tutaj po prawej stronie, to taka kwadratowa. Ona kosztuje około 2000 zł, natomiast też bardzo fajny obraz na tym takim poziomie, powiedzmy, półprofesjonalnym, jeszcze może amatorskim. W zupełności to wystarcza, żeby sobie właśnie tego typu materiały nagrywać, pod warunkiem, że jest dobre oświetlenie, że nagrywamy właśnie w ciągu dnia na przykład. W 100% to wówczas Wystarcza przynajmniej na tym etapie rozwoju tej, tej technologii. Więc dwa kolejne tematy związane z wideo myślę, że istotne dla was też. Kolejna rzecz, która, którą mi się udało w ostatnim czasie znaleźć, to zauważyłem, że jest to dosyć ciekawy i wyraźny trend w kontekście wideo znowu, to rozwój grupowych czatów wideo, czyli prawdopodobnie część z was pamięta, że mówiłem o tym. Kilka tygodni temu na jednym z marketingowych podsumowań tygodnia, że Mercat się zamyka, tak? czyli ta bezpośrednia konkurencja Periscope się zamknęła, zamknęli w model biznesowy w takim dotychczasowym wymiarze, w którym było po prostu konkurowanie na streamowanie materiałów wideo i przeszli do cały ten team, przeniósł się do aplikacji o nazwie House Party, która po prostu miała jedną ciekawą funkcjonalność, sprowadzającą się do tego, że można było grupowo rozmawiać na czacie wideo ze swoimi znajomymi, czyli kilkanaście osób łączyło się w jednej chwili do, do kanału, do grupy i mogli wszyscy naraz ze sobą rozmawiać. No i ciekawe jest to, że w, w tym samym kierunku poszedł, no, minęło, nie minęło nawet dwa miesiące już na Messengerze okazuje się, że pojawiła się podobna funkcjonalność, czyli grupowe czaty wideo do 16 osób włącznie, tyle może naraz zdaje się rozmawiać w tych, w tych czatach. Tu możemy też zobaczyć sobie materiał wideo, który Messenger dla nas przygotował, który pokazuje dokładnie, jak to, jak to wygląda. Zobaczmy sobie, jak to te grupowe czaty wyglądają. Myślę, że to jest właśnie też kolejny ważny trend w kontekście tego, o czym mówimy: że wideo będzie w przyszłym roku bardzo mocno i wyraźnie wchodziło na wszystkie poziomy, na wszystkie szczeble komunikacji generalnie tak? czyli nie tylko social media jako social media, ale również właśnie te systemy. Dzięki którym my się porozumiewamy, rozmawiamy ze sobą. Prawdopodobnie, WhatsApp za chwileczkę też z tym, z podobnym rozwiązaniem wejdzie. Prawdopodobnie inne kanały również, może i Messenger, może i, przepraszam, Instagram również. No, ciekawy, ciekawy kierunek. Jeśli o tym mówimy już, to też warto zwrócić uwagę, że. Tak, z jednej strony mamy tutaj jeszcze raz ten sam news dotyczący Messengera, ale że Snapchat również odpalił tego typu funkcjonalność. I przepraszam, właśnie na Snapchacie jest dopuszczalny maksymalny górny limit 16 osób. Do, w jednej konwersacji, w rozmowie jednej wideo, czyli jak widzicie, już się to przeskalowało na kilka innych serwisów. Zarówno Snapchat, jak i Messenger yy, skopiowały rozwiązanie, które od kilku yy, miesięcy już wdraża właśnie yy, Houseparty. Yy, kolejna rzecz, właśnie związana w dalszym kroku ze Snapchatem. Otóż Snapchat. Podpisał deal z Disneyem i okazuje się, że w najbliższym czasie prawdopodobnie na Snapchacie Disney zacznie tworzyć dedykowane treści pod Snapchata. Czyli no, to jest to, co od pewnego czasu można powiedzieć, że gdzieś tam się o tym mówi, że snapchat staje się nową telewizją. I w tej chwili, podpisując tego typu umowy z, dystrybutora, z dystrybutorami treści lub też właśnie z firmami mediowymi, które te treści tworzą, no snapchat staje się właśnie kolejnym oknem na świat. I dla wielu osób, które często już, szczególnie z tej epoki milenialsów, nie posiadają w ogóle telewizora w domu, on jest właśnie tym głównym źródłem informacji i być może no, doczekamy się sytuacji w takich, w których Snapchat ewoluuje właśnie w tym kierunku. Czyli nie będzie konkurował bezpośrednio z Facebookiem, Messengerem i z innymi rzeczami, gdzie Facebook bardzo szybko i bardzo łatwo kopiuje te funkcjonalności, ale może właśnie przyszłością Snapchata jest to, że będzie to miejsce, w którym my będziemy mogli odbierać różnego rodzaju treści wideo, nie tylko treści tworzone przez, nasze, przez naszych znajomych, ale także właśnie tworzone przez duże kanały mediowe i być może to jest ten kierunek, kolejny kierunek rozwoju. Jak wiecie pewnie jakiś czas temu CEO Snapchata stwierdził, że Snapchat to jest video company, tak? czyli firma, która po prostu się zajmuje wideo. Czyli nie ma znaczenia, czy to są spectacles, tak? czy, to jest, czy to jest aplikacja mobilna, czy to jest jakiś inny format. Natomiast najważniejsze, że oni chcą dostarczać tego typu i tworzyć tego typu treści wideo, i to zdaje się, że jest dobry kierunek rozwoju tej firmy. Wydaje mi się, że to jest ta wizja, której właśnie moglibyśmy się po Snapchacie spodziewać. Jeśli mówimy o Snapchacie, to ja przy okazji zapraszam Was do tego, żeby subskrybować i oglądać to, co nas na naszym Snapchacie się dzieje. Możecie to zrobić w tej chwili poprzez, jeśli macie telefon w, w dłoni to wejdźcie w Snapchata swojego, najedźcie ekranikiem właśnie na e, ekran aktualnego live'a, który w tej chwili się dzieje, przyciśnijcie palcem na tej ikonce, którą widzicie, tej, tego żółtego duszka i po kilku sekundach utrzymania prawdopodobnie Snapchat automatycznie Wam wykryje, że to jest właśnie nasz Snapcode, będziecie mogli kliknąć dodaj do obserwujących. Więc rzućcie okiem, bo my coraz więcej treści na Snapchacie w tej chwili umieszczamy. Zainwestowaliśmy w drobny gadżet w postaci właśnie okularu Snapchata, Spectacles, i staramy się tam codziennie, regularnie postować treści, informacje z ważnych rzeczy, które się dzieją u nas w firmie, zarówno w kontekście rzeczy, które się dzieją po stronie kontentu, jak i również po stronie rzeczy, które się dzieją w zakresie wideo, treści wideo, które publikujemy, jak również eventów i szkoleń i, i konferencji, które dla Was organizujemy. Zatem Snap to kolejna ważna informacja. No z, tego, tego, z tego tygodnia w ciekawym kierunku też ta platforma się rozwija. Jeśli mówimy o Snapie, jeśli mówimy o tym, że Snapchat właśnie powoli staje się takim kolejną telewizją, to zauważcie, że. W ostatnie, z ostatniego tygodnia też informacja z, z portalu Wirtualne wirtualnemedia.pl, że reklamy w tvn nie potaniały. Podobno bardzo wyraźnie potaniały. Oczywiście cały czas są najdroższe te, te jednostki reklamowe, w obrębie wiadomości, głównych faktów itd. Natomiast zobaczcie, że ceny na poziomie 26, 28, 20 kilku tysięcy złotych. Za umieszczenie 30-sekundowej reklamy w na przykład w kontekście jakiegoś programu telewizyjnego lub właśnie głównego wydania faktów, które ogląda często po kilka milionów osób. No to zobaczcie, że powoli dochodzimy do jakichś takich stawek i pułapów, które, za które gdybyśmy mieli to porównywać zestawiać ze sobą, na przykład za ile jesteśmy w stanie wygenerować milion wyświetleń na YouTubie, tak? no to mówimy no, spokojnie o tej kwocie właśnie rzędu dwudziestu kilku trzydziestu kilku tysięcy złotych, za, to, za te pieniądze spokojnie te milion wyświetleń wygenerujemy. Przy, mówię o 30-sekundowej reklamie. Natomiast no, w tym momencie to się już zaczyna ze sobą, że tak powiem, nachodzić. tak? Te ceny nie są już tak kosmiczne, jakbyśmy kiedyś mogli się z tego spodziewać, bo kiedyś faktycznie telewizja wydawała nam się barierą nie do przejścia. Tak bardzo wysoki poziom wydatków i bariera wejścia wysoka dla większości biznesów, natomiast wydaje mi się, że kwestią czasu w tej chwili jest, aż my jako agencje różnego rodzaju internetowe, mediowe, te, te wszystkie rzeczy, które się dzieją dookoła internetu, um, aż powoli coraz częściej będziemy spoglądali na telewizję jako na kolejne miejsce, źródło ewentualnego dystrybucji naszego kontentu, a te ceny i stawki będą coraz bardziej się zrównywały z cenami internetowymi, w związku z tym zachęcam Was do tego, żeby mieć to gdzieś z tyłu głowy, że z jednej strony oczywiście YouTube też staje się nową telewizją i dotarciem do, dotarcie do millenialsów nie ma sobie równych, prawdopodobnie na polskim rynku już w tej chwili nawet. Natomiast do, dorzucając podobno kawałek budżetu w telewizję, w na przykład w telewizję wąskotematyczne, w których te stawki są jeszcze niższe, lub właśnie w jakieś te kanały tematyczne, prawdopodobnie jesteśmy w stanie równie dobrze realizować swoje cele poprzez fajną i dobrze wymyśloną kampanię, która by łączyła internet z telewizją. Myślę, że to jest też jeden z trendów na najbliższy rok i również pewnie na rok 2018, gdzie będziemy widzieć coraz więcej kampanii, które są bardzo mocno się integrują internet z telewizją, szczególnie jeśli mówimy wówczas o trochę starszych odbiorcach, których jednak cały czas telewizji jest bardzo dużo. Zostawiam to pod Waszą rozwagę. News i link do, do newsa oczywiście też podrzucam. Przemyślcie sobie te, te, ten koncept, bo wydaje mi się, że to może być też ciekawa rzecz dla marketerów w najbliższych latach. Przechodzimy teraz do tematów związanych z SEO. Sporo newsów, bo aż 10 związanych właśnie z SEO przygotowaliśmy. To z czym chciałem się dzisiaj z Wami podzielić to właśnie jed, między innymi jedna z ostatnich analiz przygotowanych przez Search Metrics dotycząca czynników rankingowych w zakresie SEO. No i tutaj powiem Wam szczerze, że przygotowana nowa, nowy ranking właśnie przez Search Metrics no daje do myślenia w zakresie SEO. Zwraca uwagę na pewne rzeczy, o których się od dawna mówiło, a tutaj one znajdują potwierdzenie przy bardzo dużej skali badanych stron i dużej strony, dużej ilości wyników wyszukiwań, które to narzędzie monitoruje. I okazuje się, że czynniki typu właśnie HTTPS, tak, czyli szyfrowana wersja witryny coś czy mówimy od kilku miesięcy dobrych wpływ CTR-a na, na pozycję strony, czyli klikalności poszczególnych linków w wynikach wyszukiwań, też jest potwierdzony właśnie w tym badaniu. No, oczywiście ilość linków prowadzących do witryny, ale także czynniki behawioralne, czyli to ile czasu spędzamy na stronie, jak często i jak mocno angażujemy się w treść witryny, to są też kolejne grupy czynników, które w tym, w tym rankingu bardzo wyraźnie widać, że zyskały na znaczeniu i będą to prawdopodobnie bardzo ważne czynniki też w zakresie SEO na przyszły nadchodzący rok. Ja oczywiście, my o tym rankingu pisaliśmy już ostatnio na Sprawnym Marketingu, w jednym z newsów to się pojawiło. Ja oczywiście jeszcze raz podlinkowuję ten, ten, ten artykuł w dzisiejszym live'ie. Natomiast co ważne w tym kontekście znowu, bo żeby to znowu dopełnić jakąś kolejną istotną informacją. News, który się znowu pojawił kilka dni, dni temu na, w sumie nawet artykuł na serwisie Wistia.com, czyli serwis, który hostuje wideo, w, który mówi nam o tym, że umieszczenie materiałów wideo na stronie znacząco Podwyższa czas spędzony na stronie. I zastanówcie się, czy na waszych stronach głównych, waszych serwisów, portali, czy na jakichś podstronach macie treści wideo. Warto to rozważyć, warto być może przygotować dedykowane konkretne materiały wideo pod konkretną landing page lub pod konkretną stronę, no bo one wyraźnie zwiększają ten czas spędzony na witrynie. Według tych badań, które tutaj. Um, przeprowadziła Uistia, ten czas jest nawet dwu, większy, tak, na, na stronie, która posiada materiał wideo w swojej treści osadzony. Oczywiście inna kwestia jest tego, jak on jest umieszczony, wysoko, nisko, czy zaraz stopień być może, ale to są wtórne kwestie, natomiast średnio dwu i półkrotnie więcej czasu użytkownik spędza na witrynie w momencie, w którym e, ma witryna materiał wideo. i Jest to istotne także z punktu widzenia SEO, o czym przed chwileczką mówiliśmy, tak, łączmy te fakty. Z jednej strony mówimy o tym, że w, m, ranking Metrics mówi o tym, iż coraz ważniejsze są czynniki behawioralne, to jak się użytkownicy zachowują na witrynie, no i tu właśnie mamy kolejny krok związany z tym, właśnie to, żeby umieszczać wideo, bo to wyraźnie zwiększa ten średni e, czas na witrynie. No i to może mieć oczywiście dwojaki efekt, z jednej strony lepszą konwersję, jak i również możemy mieć lepsze wyniki w zakresie, w zakresie SEO, dzięki temu, że mamy tego typu treści. Kolejna rzecz związana znowu z SEO, którą przeanalizował jakiś czas temu Nil Patel i opublikował u siebie na blogu, dotyczy. Mm, prędkości ładowania się witryny i domniemanego wpływu lub braku tego wpływu na pozycję witryny. Oni przeanalizowali aż sto kilkadziesiąt tysięcy adresów URL. Nie, ciężko powiedzieć, żeby to było według tego badania przynajmniej jakaś radykalna różnica, natomiast zauważona została lekka tendencja, która potwierdza właśnie nasze przypuszczenia, że ten czas ładowania się witryny ma coraz większy wpływ i coraz większe znaczenie w wynikach wyszukiwań. Jest to na pewno korelacja pozytywna. Tak jak mówię, olbrzymia baza stron i być może też z tego wynika, bo aż 150 tysięcy adresów w URL zostało sprawdzonych i być może też z tego wynika drobny problem z y, wynikiem tych badań, y, ponieważ zauważcie, że y, Google wyświetla tego typu adresy URL przede wszystkim na zapytania, które mają na które są ważne z punktu widzenia właśnie ładowania się witryny, czyli kiedy mamy intencję wyszukiwawczą taką stricte bezpośrednią, bardzo szybką potrzebę informacyjną na przykład, czyli zapytanie informacyjne mają tendencję do większego wpływu właśnie szybkość ładowania się witryny ma często mocniejszym jest rankingiem czynnikiem rankingowym na tego typu zapytania, być może właśnie z tego wynika to, że tak szeroką skalę badań prowadzona została, że te wyniki też nie są aż tak bardzo jednoznaczny, natomiast jest to jeden z kolejnych elementów, na który warto zwrócić uwagę. Jeśli mówimy o szybkości ładowania się witryny, to od razu przychodzimy do wracamy do kolejnego newsa, w którym mówimy o tym, jak osiągnąć efekt 100 na 100 szybkości ładowania się witryny w narzędziu Google PageSpeed. Czyli jak to zrobić? Właśnie przede wszystkim na WordPressie. Tu jest artykuł na stronie kiinsta.com. Autor przede wszystkim pokazuje, że jest to możliwe, że jest możliwe osiągnięcia efektu maksymalnego zarówno dla desktopa, jak i dla mobilki na WordPressie, czyli też nie jakaś wirtualnie stworzona witryna w czystym HTML-u, tylko faktycznie WordPressowa witryna, która pokazuje, że da się to zrobić. Ja oczywiście tego artykułu szczegółowo z Wami w tej chwili omawiać nie będę, zostawiam Wam linka, ci, którzy są zainteresowani, niech sobie wejdą w głąb i niech sobie no, zapoznają się z tymi właśnie szczegółowymi wytycznymi, które w tym artykule można znaleźć. On jest dosyć długi i dosyć szczegółowo omawia całe zagadnienie, więc każdy we własnym zakresie niech sobie doczyta. Kolejny ciekawy news właśnie znowu z zakresu SEO, na który zwróciłem uwagę na blogu K2 Search, ee, o optymalizacji SEO dokumentów PDF wydawać mi się mogło, że coś, nie wiem, oczywistego lub banalnego, ale wbrew pozorom bardzo często właśnie ignorowanego, ponieważ często te dokumenty PDF mają wysokie nawet pozycje w wynikach wyszukiwań, natomiast mają zupełnie tragicznie stworzone description, tytuł i jakieś inne rzeczy związane właśnie z tym, co się wyświetla w wynikach wyszukiwań Google, są często po prostu zaniedbane, zapomniane, a pliki, które się tam znajdują, mamy wrażenie, jakby były tam, przypadkowo się znalazły w tych wynikach wyszukiwań, przez co też oczywiście mają odpowiednio niższą klikalność i ta pozycja też pewnie często jest niższa, niż mogłaby być. Więc artykuł dosyć poruszający ciekawie, Ciekawe zagadnienie moim zdaniem właśnie często ignorowane przez webmasterów, czyli jak optymalizować swoje dokumenty PDF. Tu widzimy na jednym z przykładów właśnie jak często te tytuły i description wyglądają. Natomiast okazuje się, że wchodząc w tryb edycji dokumentów PDF, możemy sobie wszystkie te elementy spokojnie zagospodarować i uporządkować tak, żeby właśnie maksymalizować efekt z materiałów PDF, które gdzieś tam krążą w sieci. Oczywiście pod artykułem też jest kilka ciekawych źródeł, które pozwalają jeszcze głębiej wejść w zagadnienie, więc to kolejne, kolejna ciekawa, ciekawa rzecz. W zeszłym tygodniu ukazał się także artykuł Bartka Góralewicza o tym, jak sobie radzić z JavaScriptem w kontekście SEO. Czyli często się zdarzają witryny, które mają bardzo dużo tych yy, yy, no, plików JavaScriptowych lub w całości bazują niemalże na JavaScriptie, które się automatycznie cały czas w tle witryny gdzieś tam doczytuje. No i tu właśnie artykuł pokazujący Bartka Góralewicza po angielsku, właśnie w którym on rozbija na części pierwszej, jak sobie z tymi yy, rzeczami radzić. Pokazuje też konkretne case'y witryn, które właśnie tego typu problemy z JavaScriptem miały. Tu zdaje się, że właśnie Hulu TV swego czasu miał olbrzymi spadek związany właśnie z wdrożeniem nowej wersji witryny, która bazowała właśnie na Javascriptie. Google miał z tym problem, wiele, na wiele fraz ta domena spadła, nisko wynika wyszukiwań i dopiero Wdrożenie kilku istotnych mechanizmów spowodowało, no, że te pozycje poszły z powrotem do góry i Hulu wróciło na swoje miejsca. I tu właśnie Bartek omawia ten case. Ja ze swojej strony mogę dorzucić również do tego jedno ciekawe narzędzie, które właśnie umożliwia na dopasowanie witryn, które są wykonane w technologii JavaScript do technologii do optymalizacji SEO. To narzędzie się nazywa prerender.io i to narzędzie właśnie jest taką w sumie formą wtyczki, którą się instaluje na serwerze i która generuje na podstawie JavaScripta HTML-owe wersje witryny, które Google może sobie bardzo ładnie i płynnie zaindeksować. No, odsyłam zainteresowanych, bo zdaję się też sobie z tego sprawę, że to jest dosyć mały procent stron, które ma tego typu problemy. Natomiast myślę, że ciekawy też drobny wątek w kontekście SEO, który znowu się pojawił. I dalej ciągnąć, czy nawet nawiązując do tego raportu, już Search Metrics, który się pojawił w zeszłym miesiącu, zwróćcie uwagę na kolejny, kolejny news, który dotyczy właśnie badania klikalności wyników wyszukiwań w pierwszej dziesiątce Google. Kolejne badanie, które pokazuje pozytywną korelację. W sensie, tu znowu duża. Relatywnie duża baza stron była testowana. Zdaje się, że to było kilka, siedem url testowanych przez około miesiąc, i badany był wpływ, oczywiście, tego, jak klikalność, sztucznie wygenerowane kliknięcia, jak wpływają na pozycję witryny. No i okazało się, że znowu ten wpływ był pozytywny. Jako generalnie, jeśli mielibyśmy jakoś wytyczną w tym zakresie i stwierdzeniem jakimś podsumować cały ten test, to korelacja była pozytywna. I co ciekawe w tym całym teście Autorzy też podali narzędzie, z którego korzystali: serpclicks.com. Tak się nazywa narzędzie, które wykorzystali do tego, żeby właśnie dopalić te swoje kilka konkretnych wyników wyszukiwań e, kliknięciami. Ciekawe narzędzie, znaczy to, że kliknięcia mają wpływ na SEO to jest dla nas w sumie oczywiste, prawda? bo my już też testowaliśmy to jako Sprawny Marketing, nieco ponad rok temu w trakcie jednego z webinarów robiliśmy tego typu test, ja o tym też teście mówiłem na konferencji I of Marketing ostatniej, gdzie pokazywaliśmy sobie właśnie jak mocno i bezpośrednio kliknięcia wpłynęły na pozycję witryny, i że ten wpływ ma cały czas miejsce, w sensie, mimo upływu dużego okresu czasu od momentu testu, to jeden konkretny wynik organiczny jest na pierwszym miejscu cały czas. No, właśnie prawdopodobnie w dużej mierze dzięki temu, że przez jakiś krótki okres czasu generował bardzo dużo zainteresowania i bardzo dużo kliknięć z wyników wyszukiwań. Więc narzędzie, o którym mówię w tej chwili, też być może warto przetestować. Jest to niewątpliwie technika greyhard lub nawet blackhard. Już w tej chwili trzeba by powiedzieć tak sobie wprost, pewnie w, w, nie jest to dobrym świetle przez Google postrzegane tego typu manipulacje. Natomiast no, to, czy tego typu narzędzia mają skuteczność. Jest to wysoce prawdopodobne, że mają wpływ, natomiast pytanie jeszcze drugiej strony, czy. Te kliknięcia są na tyle dobrze zgeolokalizowane, żeby faktycznie Google uznał, że czy jest możliwe, żeby Anglik szukał w polskim Google i klikał polskie wyniki wyszukiwań. Być może jest, natomiast jak już to robimy, Hindus, Chińczyk lub Tajlandczyk, to prawdopodobnie już troszeczkę mniejsze ten, 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 ta prawdopodobieństwo jest. No i jest to kolejna jakaś szara strefa. Gra z Google nigdy się nie kończy i zawsze znajdą się jakieś drobne miejsca i luki, które można wykorzystać, lub przynajmniej testować, sprawdzać, czy oby na pewno Google i jego algorytmy są na tyle Sprytne, że już tego typu narzędzia im nie będą psuły wyników rankingowych w Google. To pozostawiam do Waszych przemyśleń. Natomiast równolegle, kontynuując wątek SEO, to co prawdopodobnie też powinno gdzieś nam z tyłu głowy czasami zaświtać artykuł Ahrefsa o tym, jak wykryć i jak ewentualnie się zabezpieczyć przed negatywnym SEO. Czy negatywne SEO jest możliwe? Tak, zdecydowanie jest możliwe, da się to zrobić, natomiast da się też przed tym zabezpieczyć i główny czynnik, jaki musimy brać pod uwagę w tym zakresie, to po prostu monitorowanie linków, które prowadzą do naszych witryn i Ahrefs jest jednym z narzędzi, które na takie monitorowanie polega. Artykuł, który właśnie między innymi buduje tą właśnie w ten kierunek, uświadamia właśnie w tym zakresie Webmasterów, więc no, też, jeśli kogoś ten temat mocniej interesuje, to ja zapraszam do artykułu, który jest dosyć długi, natomiast w dużej mierze sprowadza się właśnie do tego, żeby monitorować linki, ankory linków i co się dzieje w obrębie witryny, ustawić sobie alerty w narzędziach, które monitorują właśnie te rzeczy. No i możemy w ten sposób sobie no, optymalizować ten proces. też zabezpieczać się przed tym negatywnym wpływem ewentualnie naszej konkurencji na nasze SEO. Tu kolejny artykuł, dokładnie kontynuujący ten sam wątek. Tym razem autorem tego artykułu jest Rosjanin, który pokazuje też to troszeczkę z innej strony, ale też pokazuje znacznie bardziej hardkorowe zdaje się, że metody generowania tego typu. Yy negatywnego SEO. Odsyłam Was też do artykułu, zajrzyjcie sobie, jeśli Was ten temat właśnie interesuje. Kolejny news dotyczy, e, z bloga lh.pl pochodzi. Otóż LH stworzyło ciekawą wtyczkę, która być może dla wielu z Was będzie pomocna, szczególnie jeśli myślicie w związku z nowym rokiem, na przykład na o migracji swojego WordPressa, przeniesienia na nowy serwer, na nowe, w nowe miejsce. To LH przygotowało ciekawą wtyczkę, która się nazywa, nazywa Backup Copy Clone. No i to jest wtyczka, która właśnie pozwala na tego typu przeniesienie. Ciekawy, swoją drogą też przygotowany content, ponieważ jeśli jesteście hostingodawcą, to zależy Wam na tym, żeby rozwiązywać te najważniejsze problemy Waszych klientów, a to narzędzie i ta wtyczka do WordPressa niewątpliwie jeden z tego typu głównych, największych problemów właśnie właśnie rozwiązuje, więc no, jeśli myślicie o tego typu przenosinach, to jest to narzędzie, które zdecydowanie pomoże Wam się z tym procesem szybciej uporać i powinno być to bardziej bezbolesne. Kolejna rzecz, tak się znowu wtyczek do WordPressa, z około 14 grudnia ten artykuł, czyli nieco ponad dwa tygodnie minęło od jego publikacji, natomiast wydaje mi się, że jest bardzo istotny w zakresie uświadamiania tego, że wtyczki do WordPressa są bardzo ryzykownym rozwiązaniem. W sensie każda wtyczka niesie ze sobą ryzyko że ma błędy, że jest źle napisana lub że kolejna aktualizacja tej wtyczki będzie na przykład z jakąś dziurą, jakimś, jakimś 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 miejscem, które powoduje, że nasz WordPress wówczas automatycznie będzie też bardziej narażony na ataki, więc starajcie się trzymać możliwie nisko ilość wtyczek, które w waszych WordPressach są poinstalowane. W tej analizie, przeprogotowanej przez Sekurak, czy też o której pisze Sekurak, 7000 pluginów do WordPressa z istotnymi podatnościami na włamania zostało znalezione przez tą analizę. Banano łącznie prawie 50 tysięcy pluginów, tak, z czego prawie. 7000 miało dziury, a 3000 o bardzo wysokiej podatności na ataki. Ciekawe news tak naprawdę właśnie na poziomie tego, żeby uświadomić nam o tym, że jednak te nasze WordPressy są bardzo podatne na ataki, szczególnie w momencie, w którym mamy dużą ilość ptyczek. Kolejny news dotyczy nowego formatu grafik na Facebooku, Opisaliśmy o tym dosłownie w zeszłym tygodniu, czwartek, piątek zdaje się, że ten news się ukazał na naszym wallu, nowe grafiki są w formacie 640 szerokie, 960 długie, warto wykorzystać ten nowy format, bo on jest zrobiony i stworzony z myślą o urządzeniach mobilnych, o tych właśnie dłuższych, pociągniętych w dół, ekranach. W związku z tym no, zapraszam Was i zachęcam do tego, żeby sobie ten nowy format w 2017 roku szybko przetestować. My też zauważyliśmy, że jest znacznie lepsza interakcja. Właśnie z tego typu formatami. W sensie, że no, nowy format, znowu powiew świeżości, można powiedzieć, że użytkownik nieprzyzwyczajony do tego nowego formatu powoduje to, że znowu bardziej przyciąga to naszą uwagę, a u o uwagę koniec końców zawsze wszyscy jako marketerzy zabiegamy. W związku z tym myślę, że warte też rzecz do przetestowania. Podobnie ten format, troszeczkę może inne proporcje, inny rozmiar, natomiast podobne proporcje dotyczą także materiałów wideo. Zobaczcie, że tutaj, właśnie w wielu przypadkach w ostatnim czasie bardzo fajne tworzy kreacje pod Facebooka między innymi. No i właśnie materiał wideo też przygotowany w formacie yy, wertykalnym, tak czy to o czym już też od pewnego czasu mówimy, że będzie też trendem i w tym roku również będzie coraz więcej tego typu treści się ukazywało. Nowy format grafiki Stary format materiałów wideo, wertykalny, ale obydwa są zdecydowanym tym kierunkiem i trendem, w którym my też powinniśmy iść. Ilość użytkowników urządzeń mobilnych, którzy korzystają właśnie z Facebooka, cały czas rośnie nieprzerwanie, w związku z tym to będzie coraz ważniejsze, żeby właśnie przygotowywać treści z myślą głównie o użytkownikach, którzy korzystają i widzą nasze treści z poziomu urządzeń mobilnych. Kolejna rzecz ciekawa, którą znalazł Mikołaj z serwisu Mikołaj.pl. Sprowadza się do nowego formatu reklamowego, który jest testowany również w polskich wynikach wyszukiwań. Jak widzicie, właśnie też reklama wyświetlona dla zapytania Lidl Poduszka. Wyświetlone są kilka, 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 jakby wyników Google Shopping, tak, z obrębu witryny. Tak. To jest nowy format, który prawdopodobnie będzie wchodził na najbliższym czasie. To narzędzie się nazywa Price Extension, czyli no. Kolejna nowość widzimy system AdWords też się bardzo szybko zmienia. Myślę że warto to przetestować. Nie jestem pewien mówiąc czy to jest dostępne dla wszystkich kont ale prawdopodobnie tak właśnie jest. Jeśli ktoś ma pytania to oczywiście link do tego posta do tej nowej do tego, tego nowego formatu też wam podeślę i będziecie mogli sobie go przejrzeć. Kolejny news znowu troszeczkę bardziej w kontekście content marketingu. Wiemy dobrze że jednym z ciekawszych formatów przygotowywania treści jest są wykresy, różnego rodzaju właśnie wykresy, i w zakresie wykresów jest często sporo błędów i problemów. One są często źle po prostu przygotowane. I Serwis Smarter SmarterPoland.pl przygotował bardzo fajną zestawienie 10, zdaje się, najgorzej przygotowanych wykresów w zeszłym mijającym roku, i są tu przykłady nawet z dużych gazet typu wyborcza no po prostu często pojawiają się błędy tak tu TVN 24 no sporo, sporo, sporo przykładów dużych, sterocznie znanych mediów, które no właśnie no źle przygotowują, tak? źle wizualizują dane po prostu. Tak? Te dane zawierają błędy logiczne lub też są zmanipulowane w jakiś sposób inaczej graficznie przedstawiona jest informacja, lub nieprawidłowo po prostu jest przedstawiona, przedstawiona informacja tekstowa w formie, formie grafiki. I na to warto zwracać uwagę. Tu, jak widzimy, przez wszystkie fronty od lewa do prawej polskiej sceny politycznej też widzimy, że tych błędów się sporo pojawia. I te, takie drobne manipulacje, lub po prostu czysto błędy ludzkie, e, to jest to na co powinniśmy zwracać uwagę, szczególnie jako marketerzy, content marketerzy lub osoby, które tego typu rzeczy przygotowują, żeby zachowywać odpowiednie chociażby proporcje między tymi e, słupkami. No, bo to jest właśnie to, co często gdzieś tam zupełnie zamazuje obraz i, i stanowi, że ten wykres jest zupełnie bezwartościowy, nieprzejrzysty lub też po prostu zmanipulowany. Dobra, to, to tyle. Kolejny news, który jest podobny, w sumie troszkę takie zestawienie, ale tym razem reklam, które się ukazywały w polskiej. W Polsce przedwojenne reklamy prasowe. Bardzo fajne zestawienie pokazujące kilkanaście, kilkadziesiąt takich no, fajnych przykładów copywritingu poprzedniego wieku. I myślę, że my, jako copywriterzy, marketerzy w dzisiejszych czasach cały czas możemy czerpać z tego inspirację. To czasami jest śmieszne, ale w wielu przypadkach może dla nas gdzieś tam być jakimś nowym elementem, który otworzy nową klapkę w mózgu i stwierdzimy, że o być może na podstawie takiego sloganu moglibyśmy stworzyć własny jakiś ciekawy przykład reklamy. Zauważcie, że to są drobne jednostki też reklamowe, ale w innym medium, tak? czyli po prostu w gazecie drukowanej. A my bardzo często posługujemy się podobnie niewielkim banerem czy formatem reklamowym w formie na przykład reklam banerowych Google AdWords, tak? czyli czy remarketingowych reklam? No i tak naprawdę też mamy do dyspozycji jakiś taki niewielki, relatywnie kawałek treści, kawałek powierzchni strony, na którym możemy wyświetlić nasz, nasz komunikat. No i tak naprawdę w reklamie aż tak dużo się wbrew pozorom nie zmienia. Zmieniają się media, zmieniają się formaty, natomiast zasadniczo copywriting i przykuwanie uwagi użytkownika do, naszej, do naszego przekazu cały czas pozostaje niezmiennie. Te zasady są cały czas takie same. Kolejną ciekawą rzecz, którą znalazłem w serwisie mamstartup.pl, serwis opisał, a dokładnie Lucjan Kierczak, ciekawą nowość, w sumie którą ja, ja przegapiłem. Otóż od pewnego czasu, dokładnie około chyba trzech, czterech tygodni, na Quora są możliwe reklamy. Quora to jest serwis zagraniczny, na którym jest masa konwersacji się dzieje między użytkownikami, którzy przekazują sobie i starają się odpowiadać sobie nawzajem na pytania, które gdzieś tam się pojawiają i ten serwis ma, jest bardzo dobry w generowaniu lidów. to pierwsza ważna informacja. Mówił też o tym m.in. Michał Sadowski na ostatniej konferencji I Love Marketing, w jednej z, z jego prezentacji jedną z narzędzi, o których mówił właśnie była Quora jako jedno z lepszych miejsc, które generują imię lidy. Narzędzie szczególnie dobre w momencie, w którym macie jakiś biznes, który jest globalny lub też właśnie w języku angielskim dostępny. I wówczas skóra jest szczególnie istotna i szczególnie skuteczna. Natomiast to, co ważne w ostatnim czasie. Kura uruchomiła serwis, kanał reklamowy, samoobsługowy, czyli tak jak AdWords, Facebook czy inne kanały reklamy płatnej. Tak samo właśnie Kura ma też taką możliwość od pewnego czasu, gdzie możemy stworzyć jednostki tekstowe, jednostki reklamowe, które mogą nam generować oczywiście lidy, kliknięcia i, i, i zainteresowanie naszymi tematami. Oczywiście odbywa się też tutaj dopasowanie tematyczne na podstawie na podstawie dopasowania tematycznego reklamy do treści pytania. To jest dopiero pierwsze kroki tej platformy. Tutaj autor się dzieli ze swoimi spostrzeżeniami, stawkami oraz zasięgiem postów reklamowych. Oczywiście wychodzi z tego dosyć jednoznacznie na początek, że jeszcze te kampanie nie są aż tak skuteczne, że te ctr -y są relatywnie niskie. Natomiast też wydaje mi się, że to jest dopiero pierwszy krok rozwoju platformy. Te jednostki reklamowe są bardzo subtelne, wręcz bym powiedział słabo widoczne. Myślę, że z biegiem czasu Quora też się nauczy robić to lepiej, w sposób bardzo, bardziej widoczny, bardziej y, też lepiej dopasowany do intencji użytkowników i myślę, że wówczas też ta skuteczność tego wzrośnie. Zachęcam do przetestowania tego, tak jak mówię, dla wielu polskich również startupów i, i firm działających na rynku globalnym, Kora jest bardzo fajnym miejscem. W związku z tym również, jeśli ktoś chciałby, myślałby o tym, żeby ten organiczny zasięg na Kora rozkręcić bardziej, to też ciekawy tekst, po, po, mmm, który właśnie do tego się odnosi, jak generować sobie właśnie organiczny zasięg na Kora. Y, konkretny case study autora, który przeszedł, to samemu, krok po kroku pokazuje, jakie wyniki udało mu się osiągnąć, jakie treści, jakie elementy trzeba uzupełnić, chociaż będą poziomie profilu, jakie, jak odpowiednie pytania, jak znajdować odpowiednie miejsca i tematy, w których warto się udzielić w dyskusji, więc po prostu zachęcam do tego, żeby, jeśli kogoś to interesuje, przejrzeć sobie i przeczytać. Kolejne zestawienie, związane znowu z końcem roku, prawdopodobnie, spory domenowe, siedem najciekawszych spraw, przygotowane przez znaki towarowe, myślnik, blog .pl. Autor się nazywa, zdaje, Mikołaj Lech, czyli mój imiennik, czy też na, 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 nazwisko przynajmniej takie same. Ym, I tutaj Mikołaj opisał 7 najciekawszych sporów sądowych dotyczących domen. I jest tu kilka ciekawych rzeczy. My też swego czasu mieliśmy taką sprawę sądową yy, w, yy, w kontekście jednej z naszych domen. Ktoś nam zarzucał naruszenie jakichś znaków handlowych. Yy, sprawa też u nas akurat się zakończyła na naszą korzyść, natomiast faktycznie było to bardzo szokujące zdarzenie się z rzeczywistością rzeczywistością polskich sądów i brakiem zrozumienia dla spraw internetowych I tego też dotyczy w dużym stopniu ten artykuł, ponieważ on tu pokazuje, no, kilka różnych zupełnie odmiennych często spraw niektóre właśnie stricte naruszenie jakiegoś znaku towarowego, natomiast w innych sytuacjach też takie mocno bym powiedział naciągane sytuacje, gdzie po prostu no, no, jednoznaczne jednoznacznie powinno być takie pozwy odrzucone, a mimo wszystko ciągnęły się często latami przez to właśnie, że no, sądy średnio rozumieją te zagadnienia więc jeśli macie wśród swoich znajomych, kogoś, kto jest prawnikiem, albo pracuje w sądzie, albo właśnie jest sędzią, no to podsyłajcie artykuł, bo myślę, że też będzie to ciekawy kawałek wiedzy dla tego typu Grupy docelowej dla nas jako marketerów też ważna informacja, ponieważ często sobie też zadajemy tego typu pytania, czy i jaką domenę mogę zarejestrować, czy i jaką domenę i w jaki sposób chronić swoje też prawa e, towarowe do znaku towarowego, w, w, tak, jakie są w tym zakresie możliwości, i na co uważać. E, kolejny news znowu nawiązuje, czy też zatacza pewne koło w kontekście e, poprzednich podsumowań marketingowych tygodnia, ponieważ mówiliśmy o tym, iż pojawił się na Netflixie w październiku nowy serwis, nowy nowy. nowy, nowy Sezon serialu Black Mirror, czyli to jest taki serial, który mówi w dużej mierze o takich niebezpieczeństwach, które się wiążą z rozwojem technologii, mediów społecznościowych, internetu, ale również szerzej rozumianych nowych technologii, które bardzo szybko często wkraczają do naszego życia i często nie mamy czasu, nawet do końca, zastanowić się nad tym, jaki jest pełny wpływ danej technologii na nas jako ludzi i społeczeństwo. I tu właśnie Black Mirror niejako przewidział przyszłość, która się faktycznie dzieje. Otóż w jednym z pierwszych odcinków tego trzeciego sezonu jest. Materiał, który pokazuje, że działa system, który ocenia nas jako obywateli. W, w, w obrębie takiego systemu ocen punktów kar i, 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 i nagród za różnego rodzaju zachowania i okazuje się, że rząd chiński realnie pracuje nad tego typu systemem, który z jednej strony ocenia każdą naszą aktywność społeczną lub tam zewnętrzną, którą e, gdzieś widzi i daje również użytkownikom między sobą możliwość oceny danej osoby i mm, system ma docelowo być rozwinięty do takiego momentu, że... Mm, no, otrzymywanie dużej ilości punktów czy wysokiego, średniego wskaźnika w systemie, pozwala na przykład na korzystanie z pewnego rodzaju przywilejów. Natomiast z drugiej strony może się okazać, że również pojawią się kary. Czyli na przykład nie wiem, miejsce w kolejce będzie mieli lepsze, tak, albo będziemy mieli w lepszej cenie jakieś rzeczy, albo będziemy płacili może niższe podatki. Tego typu mechanizmy, które mają niejako grywalizować między sobą. Obywateli. No, natomiast w wydaniu chińskim to jest po prostu na taką skalę, wdrożenie może się z, no, być ciekawym eksperymentem z, nie wiem, socjologicznym, społecznym, jak to, jak to nazwać. Natomiast z tego co wiadomo, że niska ocena może skutkować utracą dostępu do pomocy społecznej lub być może będziemy uniemożliwione aplikowanie na niektóre stanowiska. W spółkach państwowych lub też w urzędach mogą się pojawić też problemy z otrzymaniem zgody na zakup mieszkania, otrzymaniem kredytu, czy też nawet swobodnym przemieszczaniem się w obrębie Chin w tym kontekście poprzez samolot czy, czy, czy pociąg. więc bardzo ciekawa rzecz, która się jednak dzieje w realnym życiu i prawdopodobnie w kontekście najbliższym czasie to będzie już podobno już jest testowane nawet w 30 prowincjach na terenie Chin. A do roku 2020 ma objąć wszystkich mieszkańców kraju. To jest tak pobieżnie i na szybko rzucony tylko news, doczytajcie sobie, ale przede wszystkim zapraszam was do tego, żeby zobaczyć sobie serial Black Mirror, pierwszy odcinek jest chyba najlepszy z całej serii, tej trzeciej, bo naprawdę, no właśnie tak naprawdę dokładnie pokazuje jeden do jeden to, o czym w tej chwili mówi ten news. Możecie sobie zobaczyć w ciągu godzinnego materiału. E, polecam, bo naprawdę bardzo fajna, e, fajny serial. I w tym znowu kontekście, już niejako kończąc, zamykając powoli dzisiejszy, dzisiejszy e, odcinek, pojawiło się narzędzie, które ocenia nasze kanały społecznościowe w zakresie wiarygodności kredytowej. I to narzędzie, o tym narzędziu pisał w zeszłym e, tydzień, czy dwa tygodnie temu, Maciej Samcik z blogu bloga gazety na którym pokazywał jak to narzędzie działa, czyli narzędzie które się nazywa friendlyscore.com. Narzędzie się logujemy przez nasz kanał przez naszego Facebooka. Następnie możemy dodać dwa czy trzy inne pozostałe kanały społecznościowe i to narzędzie ocenia naszą zdolność kredytową na podstawie tych dwóch czy trzech kanałów społecznościowych, których mamy, do których daliśmy danemu systemowi dostęp i są już pierwsze w Polsce nawet wdrożenia Właśnie Tzw. Tak chwilów, czyli tych takich szybkich pożyczek bez zbędnych formalności do, na relatywnie niskie kwoty, są już pierwsze wdrożenia na polskim rynku serwisów, które korzystają właśnie z tego Friendly Score. Ja też podlinkuję wam w artykule blog Samcik, ten, dokładnie ten artykuł, żebyście mogli sobie go zobaczyć, ponieważ no, tam jest też pokazany realny case, gdzie właśnie bloger Maciej Samcik krok po kroku przechodzi, przez to pokazuje też, jaki scoring on uzyskał dzięki temu temu narzędziu. Fajna, fajna rzecz, bo Pokazuje, jak blisko ta, wydawać by się mogło, daleka, odległa przyszłość, jakaś taka bliżej nieokreślona, już wchodzi w tej chwili namacalnie w nasze życie, ingeruje yy, i pozwala, niesie ze sobą oczywiście jak zarówno korzyści, jak i zagrożenia, jak to zawsze, ze wszystkim i z każdą nową technologią, która się pojawia w naszym życiu. Tak samo jest właśnie z oceną zdolności kredytowej na podstawie tego, co robimy i co się dzieje w naszych kanałach społecznościowych. Yy, tym, tym newsem chciałbym powoli kończyć. Zapraszam Was też na konferencję I of Social Media. And I love marketing. Dwa dni, 1-2 marca 2017, czyli już w tym roku, za około, zarówno dwa miesiące w sumie, jakbyśmy mieli powiedzieć. 1-2 marca, czyli równo za dwa miesiące, ta, ta konferencja. Są już ostatnie miejsca, ostatnie bilety, i zdaje się, że do 10 stycznia, kiedy ma być zwyżka cenowa, te bilety się po prostu skończą, bo tam zostało naprawdę może 100, 100 ileś wejściówek. Więc wydaje mi się, że nawet do 10 stycznia nie zdążymy znowu zrobić zwyżki ceny. Więc zapraszam po prostu do szybkiej rejestracji, bo później my nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Jak już mamy wyprzedane wejściówki, to no nie powiększymy sali Multikina w żaden sposób. A przypomnę, że w tym roku nie będzie możliwości transmisji online. Nie będzie dostępu do materiałów w, w transmisji na żywo. W związku z tym jedyna opcja, żeby zobaczyć konferencję ILOF Marketing, to rejestrować się w tej chwili najszybciej, jak to możecie zrobić. Otrzymując też przy okazji kilka bonusów, bo materiały wideo automatycznie dostajecie dostęp też do Pierwszej i drugiej edycji konferencji z 2016 roku dostajecie natychmiast dostęp wideo, więc też możecie sobie już szybko odświeżyć rzeczy, które się działy w ostatnim, na ostatniej konferencji i w tym samym przygotować się i wejść może też, powiedzmy sobie szczerze bardzo mocno w ten 2017 rok, bo ja powiem szczerze, że tak moje, moje odczucie jest takie, że ten rok będzie chyba najlepszy w historii przynajmniej naszej firmy. Bo jest to bardzo intensywny rok, bardzo dużo planów mamy w tym roku. Kilka rzeczy, które wdrożymy i które ogłosimy już na początku tego roku, myślę, też będą istotnie wpływały na później cały, cały zbliżający się, czy już nadchodzący się 2017 rok. Więc myślę, że no, warto się przygotować, żebyśmy my, jako marketerzy, też byli tego świadomi, że ten rok i że wszystko tak naprawdę w naszych rękach, tylko od tego, jak fajnie, jak dobrze stworzymy nasze strony i przeprowadzimy nasze kampanie, Reklamowe, nasze komunikaty do klientów. Tylko od tego zależy, jak dobrze ten rok y, się dla nas zamknie, a gospodarka rośnie. Wszystko wydawać by się mogło, że cały czas jest, wskazuje na to, że. Ten rynek, szczególnie internetowy, bo też to jest to specyficzne, że my nawet troszkę nie musimy patrzeć na te wskaźniki PKB, ile co tam się dzieje w gospodarce. U nas rośnie nieustannie od dobrych 10 lat, ponieważ no, jest to jedyny kanał komunikacji, który umożliwia na prawie pełne mierzenie tych efektów i tej skuteczności. W związku z tym, myślę, że nie ma tutaj specjalnie innej drogi, jak po prostu nieustanny wzrost. Dlatego to co, wam jeszcze, to, co mógłbym Wam jeszcze w tej chwili polecić i pokazać. Zajrzę szybko na Sprawny Marketing, zobaczę, czy są jakieś pytania. Jeśli są, to śmiało dawajcie, dawajcie znać, co Was interesuje. W międzyczasie ja Was proszę oczywiście o to, żebyście nam oddali jakąś emocją. To, co myślicie o dzisiejszym odcinku, to jest troszkę o tym nowym formacie. Musicie przyznać, że jest to lekka zmiana. Ja trochę bliżej kamery siedzę, mikrofon też trochę bliżej, dzięki czemu myślę, że ten głos jest jeszcze lepszy. No i dodatkowo myślę, że ten nowy format też troszeczkę odświeżenia wprowadzi. i Myślę, że będziemy się tego formatu trzymali w najbliższym, w najbliższym roku, ale oczywiście, jak wiecie, bawimy się cały czas tymi marketingowymi podsumowaniem tygodnia. Dla nas też to jest jakaś tam cały czas nauka. Właśnie z jednej strony sprzętowa, jak i również nauka tego, co jest możliwe po stronie tego typu realizacji, więc ja zapraszam i proszę przede wszystkim o pytania lub też reakcje, jeśli jeszcze ich nie daliście. No dobra, nie mamy tu za bardzo pytań. Tego się niestety zdążyłem przyzwyczaić, że ta interakcja jest dosyć słaba z wami. Natomiast być może prowadzimy jakieś po prostu nie, konkursy czy jakieś koszulki, zaczniemy rozdawać, może wówczas się zaczną pojawiać pytania. Albo wprowadzimy jakieś jeszcze nowsze, ciekawsze mechanizmy w zakresie live'ów, żeby Was też nakręcić do aktywności w ich zakresie. Dziękuję Wam bardzo. Minęło 45 minut, więc w sumie tam się zrobicie z tego programu webinar bardziej niż taki krótki marketingowe zebranie newsów. Ale myślę, że sporo wartości, sporo fajnych rzeczy. Ja miałem czas, żeby się nad tym mocno przemyśleć, zastanowić i też zebrać trochę tych newsów, bo praktycznie dwa tygodnie, bo jednego odcinka marketingowego, podsumowania tygodnia nie było, w związku z tym, że akurat wypadły święta wówczas. Ale cóż, widzimy się za tym. Tydzień. Nie wiem w jakim składzie. Myślę, że Kasia Granops też się pojawi przed kamerą. Może Mateusz Paszkiewicz, może Bartek Berliński, może Tomek Frontczak też w 2017 roku chciałby się pojawić jeszcze przed wami. Więc tyle na teraz. Do zobaczenia za tydzień. I oczywiście przypominam Wam o zbliżających się szkoleniach, które już w styczniu w Warszawie. Instagram, Facebook oraz Content ISEO. W Warszawie 26 i 7 stycznia. Oraz oczywiście i love marketing, które ma miejsce w. 1-2 marca, więc jeszcze raz zapraszam Was do zobaczenia na tych eventach i do zobaczenia też oczywiście za tydzień przed kamerą, znowu w, trakcie, w formie live'a na żywo, na sprawnym marketingu. Jeszcze raz dziękuję za uwagę na, fe, na Facebooku, na YouTube, jak i również na Periskopie. Wszystkim widzom we wszystkich kanałach. Dzięki, do zobaczenia wkrótce.